witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że podczas dzisiejszego wykładu, chociaż na chwilę zabiorę Państwa w sentymentalną podróż do krainy dzieciństwa, ponieważ temat mojego wystąpienia dzisiejszego brzmi filozoficzna analiza lektur szkolnych jako droga doświadczania ja. I wybrałam sobie jedną z moich najbardziej ulubionych z czasów dzieciństwa lektur szkolnych. Przepiękną baśń Karla Collodiego Pinokio. I mam nadzieję, że uda mi się też trochę Państwa namówić do takiej wspólnej analizy filozoficznej tej baśni. Trochę muszę wytłumaczyć się, dlaczego wybrałam ten temat. Bardzo, bardzo dawno temu, no może to już brzmi trochę jak bajka, studiowałam nauczanie początkowe, a całkiem niedawno ukończyłam filozofię. I ten temat, te zagadnienia, które podejmuję w wystąpieniu, wynikają z takiej mojej olbrzymiej tęsknoty za utraconą jednością filozofii wychowania. I tu na wstępie muszę powiedzieć, co ja rozumiem jako wychowanie. Wychowanie pojmuję nie jako urabianie osobowości człowieka, ale jako wydobywanie z człowieka tego, co w tej skrzynce duchowości jest najgłębiej schowane. Zgodnie z własnymi przekonaniami przyjmuję koncepcję człowieka agatologicznego, czyli człowieka stającego się, tworzącego samego siebie, odpowiadającego na spotkanie dobra. Jeśli wychowanie rozumiane jest jako budzenie wychowanka do aktywności, do tworzenia jego aksjologicznego charakteru i przechodzenia od tego, kim jest, a kim może być, to istotnym problemem, jak Państwo wiedzą, jest dobór treści, dobór wartości w treściach i metodach wychowania. I w procesie wychowawczym, powiem tak szybciutko, wartości występują w trójnasób. Po pierwsze, w stopniu ogólnym, czyli przy przekazywaniu teoretycznej wiedzy o wartościach, czyli na przykład przez nauczanie moralności, wykłady z etyki. Po drugie, wartości pojawiają się w wykorzystywanych w wychowaniu wzorcach osobowych, ideałach wychowawczych. I po trzecie, w bezpośrednim kontakcie wychowanków i wychowawców z konkretnym światem wartości. Ale żeby to nastąpiło, to właśnie taki nauczyciel musi uczniów inspirować do podejmowania samodzielnej działalności rozwijającej wrażliwość moralną. Moim zadaniem jest dzisiaj pokazanie takiej płaszczyzny, którą jest literatura, piękna lektura, na której nauczyciel i uczeń spotykają się z konkretnym światem wartości bohaterów, utożsamiają się z nimi i zaczynają na temat tych wartości filozofować. Co to znaczy filozofować? No najprościej ujmując, filozofować to pytać dlaczego. I to jest takie pytanie charakterystyczne dla małych dzieci, które niestety potem zanika. I my na zajęciach z polskiego z dziećmi, właśnie na tej płaszczyźnie spotkania, powinniśmy z dziećmi filozofować i pytać dlaczego. Dzięki sztuce myślenia i dialogu dzieci powinny same dostrzec problem, postawić niezbędne pytania i dokonać argumentacji. W naturze człowieka leży przecież taka potrzeba posiadania, poznawania i realizowania wartości. Potrzebny jest dialog. I teraz na pewno Państwo wiecie, że w tradycji europejskiej za mistrza filozofowania uznaje się Sokratesa, który sam o sobie mówił, że jest bąkiem, drętwą i akuszerką, który zadaje pytania, który tymi pytaniami kąsi. W zetknięciu z tymi pytaniami ludzie nieruchomieją, są sparaliżowani, tak jak czyni to ta drętwa, a potem jako akuszer wydobywa prawdę. Ale ukazywanie wartości przez dialog wymaga umiejętności zwracania na te wartości uwagi, wymaga dostrzegania ich, nazywania,
docierania do ich natury i istoty, zachęcania wychowanków do dokonywania samodzielnych wyborów. Tylko wówczas stawanie się człowiekiem jest możliwe. Nie znając siebie, nie można być sobą, mówił Sokrates, który jako pierwszy odkrył taki szczególny typ wiedzy fundującej samoświadomość siebie. Używając metafory rodzenia, wskazywał, że urodzić to oznacza poznać siebie, odkryć tą rzeczywistość, którą jestem ja sam. Jedynie odkrycie siebie sprawia, że wychowanek potem jest suwerenem swoich myśli, sądów, przeżyć, doznań, działań wolitywnych. Sokrates przecież niczego nie nauczał, tylko, a może aż, pozbawiał ludzi utartych opinii, które zwalniały ich od myślenia. Teraz jak być takim Sokratesem? Taka dygresja. W kinach jest teraz taki film biograficzny o Whitney Houston. Tam jest taki fragment w tym filmie, gdzie matka Whitney mówi tak, nauczycielka muzyki zresztą, mówi tak, śpiewać można na trzy sposoby. Brzuchem, sercem i głową. Fenomen Whitney, mówi dalej, polegał na tym, że opanowała te trzy sposoby. Ja sobie myślę tak, że można to odnieść również do dobrego nauczyciela, nauczyciela filozofa. Po pierwsze, musi dobrze opanować technikę, czyli to, co u Whitney było przeponą, a w nauczaniu jest metodami, środkami, jakimi do tego dochodzimy, tak? Musi przygotować konspekt, musi dobrze poznać lekturę, musi dokładnie ją przeczytać, zastanowić się, jakie są tam treści. A potem potrzebne jest serce. To jest gra na emocjach. I nauczyciel, który znajduje się w grupie małych dzieci, on musi wiedzieć, jak reagować na ich emocje, na ich pytania, na to, co dzieje się w grupie, intrygować, czasami podniecać ogień dyskusji, czasami go zniżać. I głowa. Na czym polega głowa filozofa w pracy z małymi dziećmi? Te wielkie teorie filozoficzne, ten wyszukany język naukowy, przy pracy z małymi dziećmi trzeba zostawić z tyłu. On jest bardzo ważny, ale on jest tylko dla nauczyciela taką podporą. I uwierzcie mi Państwo, że to jest bardzo trudne w pracy z małymi dziećmi, żeby mieć świadomość filozoficzną i zniżyć ją do parteru, żeby umieć z takimi małymi dziećmi dyskutować i zadawać im konkretne pytania. Głowa filozofa służy jeszcze do tego, żeby umiejętnie organizować i te wszystkie trzy czynniki w odpowiednich proporcjach połączyć. No i co? Myślę, że teraz przejdziemy już do omówienia lektury Pinokia. Ja myślę, że kiedy Claudio Collodi, a tak naprawdę Lorenzini, bo Collodi to jest pseudonim, który pochodzi od nazwy toskańskiej miejscowości, gdzie urodziła się jego matka, kiedy w 1881 roku w czasopiśmie dla dzieci wydał pierwszy odcinek Pinokia, nie spodziewał się zapewne, że to będzie baśń, którą będą znały praktycznie wszystkie dzieci prawie na całym świecie. Bo kto z nas nie zna Pinokia? Ale mam taką propozycję. Zróbcie Państwo sobie taki test. Zapytajcie swoich bliskich, znajomych, co ciebie, mnie, Adama, Gosię, Franka łączy z Pinokiem. Przez chwilę się zastanówcie. Zaręczam, że w większości przypadków pada odpowiedź czy dwie odpowiedzi w tonie pytającym. To, że kłamiemy, to, że mamy długie nosy, tak też odpowiadają dzieci. Ale okazuje się, że w Pinokiu tak naprawdę nie o to chodzi. Bo sens tego przesłania, przynajmniej tak mi się wydaje, jest o tym,
że ja, ty, Pinokio, stajemy się ludźmi. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dzieci nie wyczuwają tego? Czy Państwo potrafiliby odpowiedzieć w taki sposób na to pytanie? Chyba nie. Myślę, przynajmniej nie większość, nie chcę nikogo urazić. Ale z czego to wynika? Ja od wielu lat i śledzę zeszyty dzieci swoich znajomych, zeszyty swoich dzieci śledziłam, jak była analizowana lektura Pinokio w szkole. I co się okazało? Że w większości przypadków jest tak, że opis bohaterów, opis wydarzeń, jakie są, czasami dzieci opowiadają jakieś historii, która spotkała Pinokia, pajacyka. Potem jest tabelka i z jednej strony wypisane są cechy Pinokia, cechy pajacyka, kiedy był Pinokia, kiedy był pajacykiem, po drugiej stronie cechy Pinokia, gdzie był chłopcem i co więcej, na koniec są pouczenia, jak nie należy postępować. Dzieci często korzystają w tej chwili nie z takich pięknych wydań. Ja właśnie nabyłam sobie takie piękne wydanie Pinokia z pięknymi ilustracjami. Ale dzieci teraz najczęściej korzystają z takich oto wydań z opracowaniem. No bo tu jest najłatwiej. Nie trzeba patrzeć w tekst i słowa, tylko opis Pinokia. Bach, sprawdzamy z boku, śledzimy, gdzie jest opis Pinokia. No i mamy już gotowe, tak? A jaki był Pinokio, nie trzeba przeczytać, tylko wystarczy sprawdzić, co jest na marginesach i już mamy sprawę załatwioną. I co więcej, powiem Państwu, że w tym tekście przykazania takie są wytłuszczonym drukiem, co nie należy robić. I na samym końcu takiego opracowania rady i przestrogi dla Pinokia, od wróżki, od Geppetta, od gadającego świerszcza, od kosa, od papugi, od robaczka świętojańskiego, dwie strony. Teraz Państwu przeczytam, jakie to są między innymi przestrogi. Zły los wybierają dzieci, które lekceważą słowa rodziców i z głupoty opuszczają rodzinny dom. Nigdy nie będą szczęśliwe i zapłacą za swoje postępowanie wysoką cenę. Pamiętaj, że uparte i krnąbrne dzieci wcześniej czy później żałują tego. Pamiętaj, że dzieci, które uciekają od nauki, szkoły i obowiązków, drogo za to płacą. Fatalny los wybierają ci, którzy nic nie robią. Nieróbstwo jest poważną chorobą, którą trzeba leczyć w dzieciństwie. To mi się podoba najbardziej, gdyż później jest już nieuleczalne. I tak dalej. No i proszę Państwa, jeśli tak na to spojrzymy, na taką analizę lektur i to, co dzieci muszą zapisywać w tych zeszytach, oczywiście nie mówię, że zawsze i nikogo nie chcę urazić, to jak one mogą reagować? No pewnie tak, jak i reaguje sam Pinokio w książce i mówi tak. Jeśli się dobrze zastanowić, to my dzieci jesteśmy bardzo biedne, powiedział pajacyk ruszając w drogę. Wszyscy nas upominają, krytykują, a na dodatek dają nam jeszcze rady. Wszyscy dorośli chcą być naszymi ojcami bądź nauczycielami. No właśnie. Ale nauczyciel, przewodnik, akuszer wie, że takie wytłuszczenia i wpajanie to dzieciom bez zapytania dlaczego, to jest po prostu bezsensowne. To może, no właśnie, no bo dziecko musi zdobyć nawyk, rozbudzić trzeba w nim nawyk krytycznego myślenia, dostrzegania problemów w otaczającej rzeczywistości. No to może spróbujmy inaczej jeszcze raz. Geppetto otrzymuje od majstra wisienki kawałek drewna. Czy jest to zwyczajny kawałek drewna? No nie. A na czym polega jego
niezwyczajność? Ano na tym, że kawałek drewna mówi. Jest jakiś potencjał w środku. Geppetto mówi: wyrzeźbię pajaca, ale nie będzie to zwyczajny pajac. Mój będzie umiał tańczyć, władać mieczem i wykonywać zapierające dech w piersiach akrobacje. Z tym pajacem przemierzę cały świat, zarabiając na kromkę chleba i łyk wina. Jak wam się podoba mój projekt? Projekt fantastyczny. Proszę mi pokazać rodzica przyszłego, czy początkującego, który nie ma takich wyobrażeń o swoim dziecku. O, wystarczy, że podniesie głowę, to już jest fenomenalne, jak on to szybko robi. A tak w ogóle to on jest taki mały, a tak kopie, a w ogóle śpiewa, to on na pewno będzie śpiewał. I mamy 100 tysięcy wyobrażeń, jakie będzie nasze dziecko. Ale co się dzieje? Właściwie wraz z ostatnim pociągnięciem hebla Geppetta, kiedy wystrugał pajacykowi nogi, próbuje go uczyć chodzić. Co robi pajacyk? Ucieka. No i właśnie. I teraz powiem kolokwialnie, a ci, którzy mają dzieci, dobrze mnie zrozumieją. No i od tej pory zaczyna się ostra jazda. A ktoś, kto przeżył dzieci w gimnazjum, potem w liceum, to mówi, że czasami to już jest jazda bez trzymanki, tak? Albo pomyślcie sobie Państwo, nawet jak nie macie dzieci, o sobie. Czy wyobrażenia Waszych rodziców o Was i te pukania do pokoju nauczycielskiego, pisywanie usprawiedliwień, a czemu tak robisz? Czy to nie dotyczy każdego z nas? No oczywiście dotyczy. A dlaczego Pinokio ucieka? W jakim jest wieku? I proszę zwrócić uwagę, że Pinokio, kiedy ucieka, jest w wieku szkolnym. Później dowiadujemy się w dalszej części, kiedy poznajemy zaprzęg osłów. Są to chłopcy w wieku 8-12 lat, czyli są to dzieci w wieku szkolnym. I teraz proszę zwrócić uwagę, że nic dziwnego, że Pinokio jest lekturą w klasie czwartej. Okres nazywany w psychologii rozwojowej późnym dzieciństwem albo młodszym wiekiem szkolnym, bo w tym okresie dziecko wchodzi na stałe w nowe środowisko i poza bezpośrednim wpływem rodziców poddane jest innym rodzajom wpływów społecznych. I w tym okresie wzrasta zdolność do rozumowania, analizowania moralnego, analizowania zdarzeń w kontekście zakazów, nakazów oraz norm społecznych. Rozumowanie moralne ma wpływ na zachowanie dziecka i według modelu Piageta około 10-11 roku życia dzieci zaczynają przejawiać moralność autonomiczną. I teraz u podstaw takiego rozwoju dziecka, tej ucieczki, leży pojęcie wolności. Bo ten Pinokio ucieka od tych zakazów, nakazów do wolności, do możliwości wyboru, do samodecydowania, co on robi. Można powiedzieć, że to pociągnięcie hebla i wystruganie tych nóg jest takim symbolicznym momentem, ucieczką do wolności wyboru. Pajacyk od momentu opuszczenia domu musi sam w swoim umyśle rozważać różne sposoby działania, zaczyna myśleć. Jest działanie wbrew nakazom, zakazom, jest pierwszym aktem jego wolności. I teraz zobaczcie Państwo, jak pamiętacie lekturę, te wybory wielokrotnie są złe.
Za kradzież winogron zostaje przywiązany do budy psa, musi pilnować kurnika. Za bójkę z kolegami trafia do aresztu. Zostaje oszukany przez kota i lisa i tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze te jego wybory to są jego wybory i wzbogacają to, co się potem dzieje, to, co on przeżywa. Wzbogaca wiedzę o sobie, o innych ludziach i o zasadach rządzących światem. I wiele razy po takich trudnych doświadczeniach Pinokio mówi: byłem leniwym włóczykijem. Gdybym był grzecznym synkiem, dobrze się czuł i pracował, siedziałbym sobie w ciepłej izbie i rozmawiał z tatusiem. W czasie lektury widać, że Pinokio dojrzewa, ale czasami musi popełnić dwa razy te same błędy. Ale zastanówcie się Państwo, czy my nie popełniamy dwa, a nawet trzy, a nawet więcej, a często mówimy, że nie potrafimy się uczyć na własnych błędach, to czy dziecku możemy zakazywać niepopełniania błędów? Czy możemy go tak ochronić przed tym? Czy właściwie zakazywanie poszukiwania własnej drogi, docierania do pewnych rzeczy, to nie jest takim olbrzymim aktem odwagi dziecka? Teraz czasami wydaje się, i kiedy dziecko czyta lekturę, to jest taki moment, że już czuje, już Pinokio złapał, już nie zrobi drugi raz tego samego błędu. I nawet kiedy uczęszczał już do szkoły, dzielnie pracował, a nauczyciel też był z niego zadowolony, chwaląc go za zdolności i pracowitość, znowu pod wpływem kolegów Pinokio wybiera złą drogę, która go wiedzie do cierpienia. A przez moment wydawało się, że już tego nie zrobi, bo mówi: nic złego mi się nie przydarzy. Odpowiedział pajac, wzruszając ramionami i wskazując na głowę, jakby chciał powiedzieć: mam dobry kompas, już wiem, już przeżyłem, już mnie nie namówicie. Niestety, dziecięca chęć przygody, zabawy znów doprowadziła go do złego. Podczas czytania lektury musimy zwrócić uwagę też na to, że zmieniają się rzeczy i sytuacje, które sprowadzają na Pinokia kłopoty. Najpierw zwróćcie Państwo uwagę, że jakie jest Pinokio, co prowadzi do cierpienia. Nieposłuszeństwo, upartość, chęć zabawy, lenistwo, nerwowość, dziecięce rozkapryszenie, nieumiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami. Widzimy w książce na początku Pinokia, który krzyczy, tupie, kopie w drzwi, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, przecież nie chcąc usłyszeć prawdy o sobie, Pinokio rzuca młotkiem i zabija świerszcza, czyli ten głos, który mu podpowiada: źle postąpiłeś. Ale też, gdy spotyka kota i lisa, co prowadzi go do cierpienia? A zbytnia ufność? A naiwność, łatwowierność, ale też chęć naprawienia błędów, bo przecież Pinokio najpierw zrozumiał błąd, że sprzedał elementarz, na który ojciec wydał pieniądze ze sprzedaży swojego ostatniego opalta. I on chciał temu ojcu pomóc i chciał zakopać pieniądze, żeby się rozmnożyły, tak? Ale mu się nie udało. Czyli zobaczcie Państwo, że to nie tylko złe rzeczy, ale te, które charakteryzują małe dzieci. Kiedy zaczyna się już uczyć, kiedy jest pilny, co się dzieje? Dlaczego koledzy sprowadzają go na złą drogę?
Ano dlatego, że chce się przypodobać kolegom. Koledzy wyciągają go na wycieczkę i mówią, no my nie lubimy tutaj takich, którzy są tak pracowici i solidni, kujonów nie lubimy, to ty tutaj chodź z nami i tak dalej. I teraz zobaczcie Państwo, czy to nie jest taka nagminna sytuacja, która dzieje się w każdej klasie? I teraz rozmowa z dziećmi, czy są takie sytuacje, tak? Czy wy widzicie to w swojej grupie, jak to się dzieje, ale dlaczego to odnajdujemy w lekturze? Ale przyczyną kłopotów jest oczywiście też kłamstwo. Z książki dowiadujemy się, że są dwa rodzaje kłamstwa. Jedno ma krótkie nogi, a drugie długi nos. I teraz kłamstwo ma krótkie nogi, to na pewno Państwo wiecie, tak, co to znaczy. A co to znaczy, że ma długi nos? Że ma długi nos, to znaczy, że my słuchając osoby, która coś mówi, wiemy, że ona kłamie. Wtedy mówimy, nos ci rośnie bardzo długi. Ale porozmawiajmy z dziećmi na ten temat, kto najczęściej rozpoznaje, że nam rośnie długi nos. Osoby bliskie, które nas znają najlepiej na co dzień, znają nasze reakcje, znają naszą mimikę, pantomimikę, tak? I wiedzą, jak reagujemy i w momencie, kiedy jakoś się zachowujemy, skubiemy, pocieramy nos, zakrywamy usta, to wtedy takie osoby najbliższe, tak jak wróżka, która pierwsza powiedziała, Pinokio, ale ci długi nos rośnie z kłamstwa. Ale co to znaczy kłamać? Albo inaczej, dlaczego kłamiemy? Zastanówcie się Państwo, dlaczego kłamiemy. Na początku Pinokio sprawił, że ojciec trafił do więzienia. On sam błąkał się, był bardzo głodny. Potem głodny usnął przy piecu, spaliły mu się nogi, a kiedy ojciec wrócił i pukał, on nie mógł się ruszyć, przewrócił się, bo miał spalone nogi i ojciec krzyczy, czemu nie otworzysz? A Pinokio nie powiedział, skłamał, nie powiedział, że ma spalone nogi, tylko powiedział, że ktoś mu odgryzł nogi. Teraz pytanie, dlaczego skłamał? Ojciec za drzwiami mówi, kłamiesz. A dlaczego ojciec powiedział, że kłamiesz? Dlatego, że znowu jest dlaczego, a dzieci się zastanawiają, bo jeśli się raz kłamie, drugi, trzeci, czwarty i możemy o tym powiedzieć, to rodzic to wybacza, ale traci już do nas zaufanie. Już za którymś razem z kolei, czy tak nie jest, że przestajemy wierzyć. A dlaczego dzieci kłamią? Dlaczego kłamiemy? Bo po pierwsze, albo się wstydzimy, albo się boimy, bo dzieci obawiają się jakiejś reakcji, bo boimy się, że zawiedliśmy czyjeś zaufanie, bo wstyd, Pinokio jakby się wstydził, że zniszczył pracę Geppetta, tak? Bo po oszustwie kota i lisa, dlaczego Pinokio kłamie przy wróżce, że nie ma pieniędzy po raz drugi? Ano kłamie właśnie dlatego, że już, jak my to powiemy, się przejechał, tak? Że lis i kot był łatwowierny, już zobaczcie Państwo, że już jest doświadczenie i już Pinokio sobie zbudował wiedzę, że nie można być tak ufnym. Pyta go wróżka, gdzie ma pieniądze, a on kłamie, ona wyczuwa to kłamstwo. I teraz trzeba nakierować też rozmowę i powiedzieć właśnie, komu możemy powiedzieć prawdę, a komu może nie do końca skłamać, ale nie mówić nic, tak? Znaczy, no, proszę Państwa, czy my będziemy mówić dziecku, nie kłam, bo to jest złe? Jak badania mówią, że każdy z nas codziennie kłamie kilka razy, tak na dobrą sprawę, w różnych intencjach. To jest moment,
żeby porozmawiać przy lekturze z dzieckiem o kłamstwie. No to lecimy dalej. Pinokio poznaje swoje błędy i też mi się podoba taki moment w tekście, który trzeba, myślę, wyłapać. Moment takiej skruchy. Co się dzieje, kiedy dziecko wie, że zawiniło, że coś zrobiło źle? No, najczęstszym objawem jest płacz, tak? I Pinokio jest u wróżki, jest chory i pod kołdrą słychać, że niby nie żywy, a płacze. Zbiera się konsylium w postaci kruka sowy i między tymi dwoma osobami, tymi dwoma ptakami jest taki dialog. Kiedy Denat płacze, to oznacza, że wraca do życia, mówi kruk. Na co sowa mówi, nie zgadzam się. Kiedy zmarły płacze, to znaczy, że nie do końca umarł. Co to znaczy? Że jeśli ktoś popełnił tyle błędów, czuje się źle, a płacze, czuje skruchę, to znaczy, że jeszcze jest w nim, może to tak zinterpretuję, to jeszcze jest w nim ta iskra, że znajdzie te właściwe wartości. Czy na drodze do poznawania człowieczeństwa można powiedzieć, że Pinokio tak był tylko zły? No nie można powiedzieć, bo przecież widzimy Pinokia bohaterskiego, kiedy w Teatrze Marionetek nie pozwala, aby coś przez niego się stało Arlekinowi. Sam gotów jest iść na śmierć. Jest koleżeński. Nie chce wchodzić w układ na przykład z kunami, rozpoznając łapówkarstwo, ale jednocześnie też nie chce mówić źle o zmarłych, bo stwierdził, że nie będzie się wypowiadał o psie, który rzekomo przyjmował łapówki od kun w postaci kur. Rzewnymi łzami płacze Pinokio na grobie wróżki i wiele razy pokazuje, że jest koleżeński. W lekturze pięknie widać, jak Pinokio zaczyna rozumieć zasady życia społecznego. Na początku lektury w opryskliwy sposób odnosi się do bliskich osób, trzaska drzwiami, tupie. Na pierwszych stronach książki widać, że nie potrafi przyjąć krytyki, poradzić sobie z emocjami. W tekście pojawia się, na początku pojawia się trzy razy porównanie jak źrebak. Kiedy ucieka, na pierwszych stronach czytamy: strażnik miejski powziął przekonanie, że oto biegnie młody źrebak, który uciekł właścicielowi. Czyli nieokiełzany, przepraszam, zwierzę. W trakcie lektury kolejnych stron, rozdziałów widzimy, jak Pinokio się zmienia. Kiedy przybywa na wyspę pracowitych pszczół, rozpoczyna rozmowę z rybą i proszę posłuchać w taki sposób. I to nie jest już Pinokio z pierwszych stron. Pani rybo, czy zechce mi pani odpowiedzieć na pytanie? A kończąc rozmowę, żegnam cię, przepraszam za kłopot i dziękuję za przysługę. Na kolejnych stronach nasz pajacyk mówi do kolegów. Uważajcie, chłopcy, nie pozwolę się ośmieszać. Okazuję wam szacunek i żądam szacunku dla siebie. A jeszcze dalej w rozmowie z rybakiem wypowiada słowa: ja przecież nie jestem rybą. Czy pan nie słyszy, że mówię jak pan i że umiem myśleć? Wolność Pinokia, tak jak i każdego człowieka, wymaga ryzyka. No i tak się wydaje, że tego, kogo na nie stać, nie stać na to ryzyko, no, być może jest trochę niewolnikiem.
Pinokio przez cały czas podejmuje ryzyko, nie bacząc na przestrogi innych. I słyszymy na stronach, kiedy dorośli go przestrzegają, a on mówi, a ja właśnie chcę iść dalej. Jest noc, nie znasz drogi. I tak pójdę dalej. Może spotkać cię coś złego. Chcę iść i pójdę, mówi Pinokio. Wszystko w życiu Pinokia przeszło przez doświadczenie wolności. Pinokio autentycznie poznał świat wartości i pozytywnie odpowiedział na niego i w nagrodę został prawdziwym chłopcem. Posłuszeństwo wartościom takim jak dobroć, uczciwość stało się możliwe, bo zostało przez niego swobodnie wybrane. Przyszła też na koniec autentyczna refleksja. Ileż nieszczęść mnie spotkało, ale sam sobie byłem winien. Chciałem zawsze postawić na swoim. Już wiem, że dzieci sprowadzają na siebie kłopoty, gdy są nieposłuszne i uparte. A w brzuchu rekina Pinokio mówi do ojca: tatusiu, nie gniewasz się już na mnie, prawda? Kiedy sobie przypomnę, co zrobiłam, a ile cierpień i niebezpiecznych przygód przeżyłem za karę. I dalej w brzuchu rekina opowiada te wszystkie zdarzenia i przygody. I proszę Państwa, można w tym motywie, przesunęło mi się coś. Można odnaleźć w tym motywie analogię do biblijnego Jonasza, który za swoje przewinienia zostaje połknięty przez rybę. Ale kiedy się opamiętał i nawrócił, Jahwe nakazał rybie wyrzucić go na brzeg, aby mógł wypełnić swoją misję. Pinokio, zobaczcie Państwo, jaką można analogię stosować, ale dlaczego Pinokio został połknięty? Czy każdy z nas nie potrzebuje czasami na koniec takiego wyciszenia, spokoju i przemyślenia nad swoim życiem, takiego odosobnienia? I autor tutaj wymyślił brzuch rekina. Pinokio też wydostaje się na brzeg wraz ze swoim ojcem, bo wypełnił misję stawania się człowiekiem, czego najpełniejszy wyraz dał w słowach: w jakim opłakanym stanie byłem, będąc pajacem. Ale proszę Państwa, ważniejsze są jeszcze chyba wcześniejsze nieco słowa, ważniejsze. Gdy pyta ojca: tato, co było przyczyną tych gwałtownych zmian, tych, że stałem się człowiekiem? A ojciec odpowiada: ty jesteś tą przyczyną. Czyli my sami musimy dokonać tych zmian. Teraz Pinokio jest grzecznym chłopcem. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że ta grzeczność już nie polega na wykonywaniu przepisów wyliczanych w zbiorach zasad dobrego wychowania. To taka grzeczność w ujęciu bergsonowskim. Grzeczność we wszystkich formach, grzeczność ducha, grzeczność manier, grzeczność serca. I tak mi się wydaje, że w tym właśnie tkwi istota człowieczeństwa, na nieustannym takim przekraczaniu granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku i nad wyrastaniu ponad tą zwierzęcość rolą człowieka jako twórcy wartości. Myślę, że współczesna szkoła potrzebuje takiego wychowania osobowości. Goethe mówił: najważniejszym szczęściem dzieci ludzkich jest jedynie osobowość. A co to jest osobowość? Pinokio zyskał osobowość, a osobowość to jest wierność własnemu prawu. Osobowość to przede wszystkim wierność własnemu prawu i, jak mówi Roman Ingarden, bez lęku zdrady siebie. Ja myślę, że takie analizy lektur szkolnych są potrzebne, żeby zmniejszyć liczbę
ludzi, którzy mimo dorosłości tak naprawdę do końca życia zostają drewnianymi pajacykami. Dziękuję bardzo.